Jezus to Bóg, możesz Go dziś poznać. Jezus to Bóg, możesz Go dziś poznać. Jezus to Bóg, możesz Go dziś poznać. Z prostej przyczyny, ponieważ On nie tylko oddał swoje życie, nie tylko z premedytacją, zginął tam na krzyżu, podłożył się, zaplanował tak naprawdę swoje pojmanie, ubiczowanie i śmierć na krzyżu, ponieważ tak zapowiadały prorockie pisma 600 lat wcześniej, przed Chrystusem. On nie tylko położył swoje życie za Twoje życie, ale On również zmartwychwstał trzeciego dnia. To, co będziesz świętować bądź nie, to nie jest bujda. To jest sprawdzona wiadomość, sprawdzona przeze mnie osobiście, ponieważ 21 lat temu zawołałam do zmartwychwstałego Jezusa i On dał mi się poznać. On wyratował mnie z mojego własnego, prywatnego bagna, w które się sama wpakowałam. Wyratował mnie od śmierci, wyratował mnie od piekła. Kochani, bo każdy człowiek tutaj na tej ziemi od razu, jak tylko się rodzi, jest poddany grzechowi, czyli błędowi, ze względu na błąd pierwszych ludzi. Rodzisz się tutaj oddzielony od Boga, z egocentryzmem w środku. Wiesz, co to jest? Bardzo dobrze znasz swoje ego. Bardzo dobrze wiesz, że ściąga cię w dół. Bardzo dobrze wiesz, że nawet jak masz szlachetne pragnienia, to nie jesteś w stanie ich zrealizować, ponieważ trzęsiesz się o własny tyłek i zabiegasz o siebie. A tymczasem nie do tego powołał cię Bóg. Bóg powołał cię do relacji ze sobą. On powołał ciebie do tego, żebyś był wypełniony Jego duchem, żebyś był zupełnie zaspokojony, żebyś miał wysokie poczucie własnej wartości oparte na tym, co On dla ciebie zrobił. Bo On wycenił cię bardzo wysoko. On wycenił cię za cenę swojej krwi. On dał za ciebie siebie, swoje życie. Kiedy umierał tam na krzyżu, nie robił tego za masy. Zrobił to za każdego pojedynczego człowieka. On tam widział ciebie. I ponieważ On osobiście zszedł tutaj na ziemię, osobiście umarł. Każdy człowiek osobiście musi się skonfrontować z tą prawdą. Co On z tym wszystkim zrobi? Co zrobisz? Co zrobisz z ofiarą złożoną za ciebie? Gdzie odwrócisz wzrok, kiedy staniesz przed Bogiem i nie podejmiesz tu na ziemi tej decyzji, żeby oddać Mu swoje życie i żeby w ogóle przyjąć tą ofiarę? Kiedy staniesz tam przed Nim, niepojednany z Nim, nieprzykryty Jego krwią, gdzie odwrócisz wzrok? Wtedy będziesz pamiętał brzmienie moich słów, kiedy mówiłam Ci Ewangelię, czyli dobrą nowinę, dobrą wiadomość dla każdego człowieka, że każdy człowiek może się dzisiaj pojednać z Bogiem. Każdy człowiek. I nie ma żadnego wytłumaczenia na to, że człowiek nie przyjmuje do swojego serca, że Bóg jest i że On go zbawił. Ponieważ każdy, nawet ten, któremu nie głosi się Jezusa Chrystusa, jest konfrontowany z tym, że Bóg jest i że On sam jest uszkodzony w środku. Każdy z was wie, jakie macie wnętrze. Każdy z was wie, że tam jest niezaspokojenie, że tam jest wieczna dziura, której się nie da niczym zasypać, że nie macie wewnątrz życia, że nie macie wewnątrz zaspokojenia, nie macie wewnątrz miłości, nie macie wewnątrz dobra, nie macie tego wewnątrz. Bardzo łatwo zobaczyć na przykładzie małych dzieci, o których mówi się, że są niewinne, że nie trzeba ich uczyć buntu, nie trzeba ich uczyć w ogóle egocentryzmu, ponieważ taki jest z natury człowiek. I to właśnie twoja natura musi ulec zupełnie przemianie. I może ulec przemianie w momencie, kiedy zaprosisz Boga do swojego wnętrza.
Jezusa Chrystusa, tego, który jest zmartwychwstały. Nie mówię ci tutaj o żadnej religii. W tym kraju Boga utożsamia się z religią. Ale ja ci nie mówię o systemie ludzkim, wymyślonym po to, żeby ściągać jakieś podatki, żeby sprzedawać odpusty czy jakieś tam inne rzeczy wyczyniać. Nie mówię ci o religii, mówię ci o osobie Boga żywego, którego każdy człowiek może poznać. Mówię ci o Jezusie Chrystusie, który odmienił moje życie, który zmienił kompletnie moją naturę. Byłam zalękniona, byłam odrzucona, robiłam bardzo dużo rzeczy tylko po to, żeby się przypodobać innym ludziom. Bardzo mi zależało na tym, jak wyglądam w ich oczach. Bardzo mi zależało na tym, żeby być niezastąpioną, ponieważ czułam się wtedy ważna i potrzebna. Dzisiaj w ogóle mnie nie obchodzi, co o mnie myślisz. Ja wiem, co myśli o mnie Bóg. Ja wiem, jak bardzo jestem cenna, ponieważ On oddał za mnie swoje życie. Jestem dzisiaj odważna. On zmienił moje wnętrze. On zmienił mnie zupełnie od środka i tego potrzebuje każdy człowiek. Każdy człowiek potrzebuje się zjednoczyć z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Każdy człowiek potrzebuje pewności tego, że idzie do nieba, a nie niepewności. Jesteś dzisiaj niepewny, jesteś dzisiaj szarpany lękami, wszelkimi złymi informacjami. To wywołuje w tobie panikę. Udajesz, że spływa po tobie jak po kaczce, ale tak nie jest. Jesteś pociągany przez niewidzialne nitki w różne strony. Robisz rzeczy, których nienawidzisz, ale dalej je robisz. Dlaczego? Ponieważ twoje wnętrze jest egocentryczne. Potrzebujesz przemiany. Potrzebujesz narodzić się na nowo. Potrzebujesz mieć życie w sobie. Potrzebujesz mieć pewność. Ponieważ dzisiaj, będąc oddzielonym od Boga, idziesz do piekła. To nie chodzi nawet o jakość twojego życia tutaj na ziemi. To życie tu na ziemi jest człowiekowi dane po to, żeby człowiek mógł rozpoznać Boga i to, że potrzebuje zbawienia, że potrzebuje poznać tego Boga takiego, jakim On jest. A On ci się przedstawił w osobie Jezusa Chrystusa. Jeśli szukasz w ogóle prawdy, jeśli się zastanawiasz, gdzie jest Bóg i jaki jest Bóg, zobacz na Jezusa. Spojrzyj na Niego. Bo On przyszedł tutaj, żeby objawić nam Ojca. I przyszedł tutaj, żeby utorować przez swoje ciało drogę do tego Ojca. To człowiek spaprał sprawę. I to człowiek musiał to wszystko odkręcić. Dlatego Bóg stał się człowiekiem. I żeby zmazać twoją winę, żeby zmazać twój bunt, twój stan oddzielenia od Niego, dał się zakatować za ciebie. I dzisiaj stawiam cię przed tą informacją, że nie ujdziesz cało, jeśli zlekceważysz zbawienie. Nie ujdziesz cało, jeśli zlekceważysz zbawienie. Jeśli nie podejmiesz tutaj, żyjąc na tej ziemi w ciele, decyzji o tym, żeby pojednać się z Bogiem, żeby Go poznać, żeby się z Nim spotkać, żeby poddać Mu swoje życie, to trafisz tam, gdzie nie chcesz iść. Bo kiedy rozmawiam z ludźmi, czy chcieliby trafić do piekła, to oczywiście nie chcą. A jak im mówię o jedynej drodze, to zaczynają kaprysić. To zaczynają się wykręcać. I to jest właśnie ten błąd. Ale jest tylko jedna droga. Tą drogą jest Jezus. Gdyby była inna droga, nie umierałby tak potężną, straszną śmiercią.
Bóg powiedział kiedyś, kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie. Jezus jest życiem. Jezus jest życiem. Kiedy pojednałam się z Jezusem, kiedy spotkałam Go osobiście, kiedy zmienił moje wnętrze, wypełnił mnie swoją mocą. Od tamtego czasu uzdrawiam chorych, uwalniam od demonów. Jeśli jesteś zniewolony czymkolwiek na tym miejscu, pomodlę się o ciebie, jeśli chcesz tego, i zostaniesz uwolniony. Jeśli masz jakąkolwiek chorobę w swoim ciele, mogę się pomodlić o ciebie i ta choroba odejdzie, ponieważ Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty rozprawił się z każdą chorobą. Kochani, to nie są bajki. Modliłam się o człowieka, którego wypuszczono na weekend do domu tylko dlatego, że spodziewali się lekarze, że umrze. Miał już wszystko opuchnięte. Jego organizm zatrzymywał wodę. Jego nerki nie działały. Leżał i miał żółtaczkę w ogóle. Wszystko, całe jego wnętrze było opanowane. Miał marskość wątroby. Pojechałam tam razem z moją przyjaciółką. Położyłyśmy na niego ręce. Przeklełyśmy każdego ducha stojącego za chorobą. Uzdrowiłyśmy człowieka. Ten człowiek żyje, normalnie funkcjonuje. Przestał palić, ponieważ przeklełyśmy nauk. Przestał palić. Palił, ponieważ już mu wszystko było jedno, tak naprawdę. Ten człowiek też narodził się na nowo, przyjął Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, ponieważ doświadczył potęgi Boga. Bóg jest Bogiem mocy. Modliłam się o moją sąsiadkę, która miała chłoniaka mózgu. Chłoniak mózgu zginął, zniknął. Modliłam się o człowieka, który miał raka kości. Rak zniknął. Uzdrawiam swoje dzieci. Przez lata moje dzieci po prostu nie chorują. Bóg jest Bogiem mocy. Bóg jest Bogiem mocy. Jeśli masz jakąkolwiek chorobę, czy jest nieuleczalna według lekarzy tego świata, czy to może tylko łupież, a może skolioza, a może czasami dopada cię rwa kulszowa, a może masz jakąkolwiek kontuzję, podejdź do mnie, wypróbuj Boga, uzdrowię cię, uzdrowię cię, uzdrowię cię mocą tego, który na krzyżu pokonał śmierć, bo Jezus pokonał śmierć. Jezus zgarnął wszystko na siebie, każdą chorobę. Zapłatą za grzech, czyli błąd, jest zawsze śmierć. Zawsze jakaś strata cię spotka, jeśli popełnisz błąd. I to jest odwieczne prawo. Zapłatą za błąd człowieka, za odłączenie się od Boga, jest śmierć. I tą śmierć poniósł Jezus Chrystus na krzyżu. I z tej śmierci powstał z martwych. Jako jeden jedyny. Powstał z martwych. Utorował ci drogę do tego, żebyś mógł połączyć się dzisiaj z Bożym Duchem. Jeśli wezwiesz imienia Jezus nad swoim życiem. Jeśli zaprosisz Boga do swojego życia. Jeśli zechcesz poznać Go osobiście. Zostaniesz uratowany. Połączysz się z Nim. Bóg jest Duchem. Kiedy ja Go wezwałam do swojego życia, ja nie spotkałam się z osobą fizyczną. Ja spotkałam się z Duchem, Duch do Ducha. W moim wnętrzu momentalnie pojawiło się przekonanie o tym, że Jezus Chrystus umarł za mnie, że On jest prawdziwy, że On jest żywy. Ja dzisiaj, kochani, nie muszę wierzyć w Boga, ponieważ ja Go doświadczam. Doświadczam Go. Od tamtego czasu, kiedy 21 lat temu oddałam Mu swoje życie, kiedy w ogóle zawołałam Go do swojego życia, doświadczam Boga w realny sposób.
To nie było żadne emocjonalne uniesienie. Ja nie wymyśliłam sobie swojego niewidzialnego przyjaciela. Jestem normalną osobą. Mam świetną pracę, jestem copywriterem w dobrej korporacji. Mam trójkę dzieci. Mam męża od 27 lat. Świetnie się trzymam. Dobrze się mam. I znam Jezusa osobiście. Znam Jezusa osobiście. Znam Jezusa osobiście. Osobiście znam Boga i idę do nieba. I tak może mieć każdy człowiek. Każdy człowiek. Możesz dzisiaj poznać Jezusa. Jeśli zechcesz w ogóle Go poznać. Jeśli nie jesteś aż tak bardzo ograniczony, że Bóg nie mieści się w twoich wymiarach. Wyjdź ze swojego pudełka. Wyjdź dzisiaj ze swojego pudełka i poszukaj prawdy. Poszukaj prawdy, bo to, w czym się dzisiaj kręcisz, w tym swoim małym światku, to nie jest prawda. To jest twoje miejsce komfortu. Wyjdź poza to miejsce komfortu. Postaw krok w nieznane i spotkaj się z Bogiem, który jest, bo to jest Jezus Chrystus. Zawołaj dzisiaj do Niego. I daj sobie szansę w ogóle. Daj sobie szansę, bo ty nie Bogu dajesz szansę. On ci dał szansę 2000 lat temu, żebyś mógł się narodzić na nowo i nie iść do piekła. To jest dobry Bóg. A więc daj sobie szansę, bo dzisiaj decyzja leży po twojej stronie. Dzisiaj to ty decydujesz, dokąd chcesz iść. Jeśli będziesz chojraczył i będziesz mówił, że ja tam sobie w piekle poradzę, to zobaczysz, jak sobie poradzisz. Twoim przeznaczeniem, twoim powołaniem jest niebo, ale powołanie trzeba przyjąć. Kiedy sportowiec zostaje powołany do tego, żeby być reprezentantem na olimpiadzie, to on musi to przyjąć i musi zacząć trenować. A ty nie musisz nic robić, nie musisz trenować. Wystarczy, że przyjmiesz i wystarczy, że sprawdzisz moje słowa i zawołasz Jezusa. I zawołasz Go do swojego życia, a daję Ci gwarancję. Daję Ci gwarancję, że On Ci się objawi. Jesteśmy tutaj co piątek o 19:00. Jeśli zawołasz Jezusa i On Ci się nie objawi, to możesz przyjść tutaj z reklamacją, ale ja daję Ci gwarancję, że jeśli zrobisz to z własnego serca, prosto z serca, z głębi, a nie dla jaj, to On Ci się objawi. Staniesz się nowym człowiekiem, doświadczysz realnego spotkania z Bogiem i twoje życie zupełnie się zmieni i będziesz miał pewność, że idziesz do nieba. Kochani, nazywamy się Kościół Mocy. Spotykamy się w każdą niedzielę na ulicy Dzierżoniowskiej 11. Wielbimy Boga, którego znamy, który jest potężny, pełen chwały. Wielbimy Jezusa Chrystusa. Uzdrawiamy chorych. Wyganiamy demony, uwalniamy zniewolonych. Jeśli masz kogoś, kto jest chory, przyprowadź go do nas. Niedziela, godzina 10, Dzierżoniowska 11. Będziemy jeszcze przez chwilę tutaj. Jeżeli jesteś chory, jeśli cokolwiek ci dolega, podejdź do nas. Nie gryziemy, w ogóle Bóg jest. Doświadcz mocy Boga żywego. Nie musisz chodzić w chorobie, nie musisz chodzić w tym.